Kurczę, i znowu wracam do starych nawyków, czyli 22 po 22, a ja przybiegam, żeby coś wam nagrać, coś wam ciekawego powiedzieć. Ale dzisiaj myślę, będzie ciekawy odcinek, także przygotujcie swoje klawiatury, bo dzisiaj musi być pod filmem 100 komentarzy. Raport fiskalny dobowy, sprzedaż z piątku, soboty i niedzieli. Piękny raport. 3691 zł przychodu i spakowałem 139 przesyłek. Oczywiście musiałem sobie dzisiaj wolne w pracy wziąć, no bo jak widziałem, ile tych przesyłek jest do zapakowania, no to poniedziałek musi być wolny, bo jednak te 140 przesyłek trzeba zapakować. Ale będą zmiany, ponieważ reorganizuję magazyn, ale o tym może powiem w sumie w innym odcinku, ale no, reorganizacja jest. Wydałem już na nowy magazyn, na to co robię, około 1000 zł. I moja żona ostro będzie pakowała razem ze mną, albo w przerwach, jak mnie nie będzie, to ona będzie pakowała, także trochę mnie odciąży. Aktualny przychód to 117 755 zł. I temat dzisiejszego odcinka: czy z klientem można iść do sądu? Trzeba iść do sądu? W czym to może pomóc? No, i teraz w kolejnym slajdzie otrzymacie pytanie, na które musicie odpowiedzieć. Zapraszam. I tak, przygotowałem pytanie do Was. Ono będzie takie troszeczkę złożone, ale dobra, już mówię, nie rozgaduję się. Sprawdzę, czy jesteście gotowi na sprzedaż na Allegro, czyli chcę sprawdzić, czy jesteście gotowi na to, czyli każdy, kto to ogląda, ogląda mnie tam około 200-300 osób, to tyle chcę komentarzy i musicie odpowiedzieć na to pytanie. W komentarzu tylko wystarczy, że napiszecie tak lub nie. Zanim przejdziecie dalej, najpierw przejdźcie do sekcji komentarzy i odpowiedzcie, bo to jest tylko takie doświadczenie i może na koniec zliczę, jak rzeczywiście coś tam napiszecie mi, no to zliczę, jak to wyszło. Wyobraźcie sobie sytuację. Jesteście sprzedawcami, sprzedajecie klientowi nożyczki. Bo akurat mam nożyczki pod ręką, no to sprzedajecie mu te nożyczki. I wy mu te nożyczki wysyłacie, a klient pisze, że te nożyczki są jakieś takie, nie są za ostre, słabo tną, no po prostu te nożyczki są do dupy. No dobrze, no to wy mówicie klientowi, że on może te nożyczki zwrócić i on zwraca te nożyczki i wy mu tam, nie wiem, zwracacie pieniądze. Czyli taka, załóżmy, taka zwykła transakcja, czyli klient... Albo nie, klient w międzyczasie wystawia negatywny komentarz, czyli że nożyczki są do dupy, że są, nie są ostre, że on myślał, że to będzie coś lepszego i to napisał w negatywnym komentarzu. I teraz wy zwracacie klientowi całość w ramach reklamacji, zwracacie mu całość poniesionych kosztów, nawet nie chcecie, żeby wam te nożyczki odesłał, nic się nie musi fatygować, on wystawił negatywny komentarz, ale wy się wcześniej z nim dogadujecie, czyli... Czy jeżeli my mu zwrócimy wszystkie koszty, on nie musi odsyłać, czy on usunie negatywnego komentarza? I on mówi tak, oczywiście usunę ten negatywny komentarz. No i wy mu zwróciliście całość pieniędzy, łącznie z przesyłką, no bo wiecie, chcecie się podlizać, nie możecie mieć negatywnych komentarzy. I teraz wystąpiliście z wnioskiem o anulowanie tego komentarza, klient tam dostał maila, mija jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. A ten komentarz nadal nie jest usunięty. Dzwonicie do klienta, albo piszecie mu SMS-a, albo piszecie mu maila. Dzień dobry, no umawialiśmy się na usunięcie komentarza. Kiedy pan usunie ten komentarz? I klient wam odpowiada. Usunę komentarz, jeżeli przeleje mi pan 30 zł. Dodatkowego zadośćuczynienia. Co robicie w takiej sytuacji? Przelewacie klientowi 30 zł, czy nie? I to jest wasze pytanie. Czy przelewacie mu te 30 zł dodatkowo, żeby on usunął tego komentarza, czy nie? Chwileczkę dam wam tutaj czasu, żebyście albo sobie zapauzujcie i napiszcie w komentarzu, a ja lecę dalej. I teraz nawiązując do poprzedniego slajdu, czyli do tego pytania. Ja sprzedaję około, no tak, 1000, no powiedzmy, że wysyłam 2000 przesyłek w miesiącu. Tyle przesyłek wysyłam. Z tego otrzymuję pozytywnych komentarzy około 200. 200, 250 może, no to jest 10-15% ludzi wystawia pozytywny komentarz. Zazwyczaj jak ktoś wystawia komentarz, no to coś mu się nie podobało. Wysyłka była za droga, wysyłka była za długo. Zazwyczaj coś temu klientowi nie pasuje jednak.
I wyobraźcie sobie, że ja otrzymuję te 250 komentarzy. I niech dwa komentarze będą negatywne. Tylko i wyłącznie dwa z tych 250, to automatycznie jakość mojej sprzedaży bardzo spada. Automatycznie tracę tytuł super sprzedawcy. Automatycznie moja jakość mojej sprzedaży idzie coraz niżej, jest coraz słabsza. No bo to te dwa negatywne komentarze na 30 dni praktycznie załatwiają mi konto na Allegro, ponieważ jestem na przykład 10% sprzedawców radzi sobie lepiej od ciebie. Taki mi się wyświetla komunikat. No i wtedy wiadomo, że wasze aukcje są bardzo źle pozycjonowane, czyli są znacznie niżej, no bo jesteście słabymi sprzedawcami, no bo macie dwa negatywne komentarze. I teraz jest moja odpowiedź, że na pewno bym temu klientowi wysłał te 30 zł. Znaczy, nie, może bym mu nie wysłał, bo może mógłbym to załatwić inną drogą, na przykład napisać do Allegro, ale że ktoś mnie szantażuje albo coś takiego. Ale wiecie, jakby się wszystko odbywało przez telefon, no to tej sytuacji mógłbym nie udowodnić. Oczywiście bym klientowi to 30 zł przelał, ponieważ no bo nie mogę mieć negatywnych komentarzy, nawet dwóch, nawet jednego. I teraz widzicie moją tutaj jakość sprzedaży. Mam 1300 pozytywnych komentarzy i 3 negatywne. Z czego przez ten cały czas myślę, że z 30 negatywów dostałem, ale 27 negatywnych opinii udało się usunąć, przekupując po prostu klientów. I klienci to w jakiś sposób już zaczynają wykorzystywać, no ale do tego doprowadza Allegro. Bo Allegro uważa, że klient jest najważniejszy i że jak nie będziecie sprzedawali, to będzie ten towar sprzedawał ktoś inny i dla nich jesteście po prostu nieistotni. No ale taki trzeba się do tego dostosować. I teraz myślę sobie, co mógłbym zrobić, żeby usunąć te 3 negatywne komentarze, które teraz widzicie. Bo sprawa ma się tak, że te 3 negatywne komentarze otrzymałem, no po prostu dostałem, nie wiem za co, bo z klientem nie szło się skontaktować. Ani mailowo, ani SMS-owo, ani telefonicznie. W ogóle nie ma zero kontaktu. Zero, nie szło. Ani na maile. Ja tym ludziom zwróciłem pieniądze w ciemno. Wystąpiłem z wnioskiem. Nic nie dało rady. No i tak sobie wczoraj szperałem i wyszperałem coś ciekawego. I już wam pokazuję co. Pomyślałem sobie o czymś takim, że już dla takich najbardziej zatwardziałych, którzy nie chcą usunąć negatywnych opinii. Oczywiście jeżeli sprzedajecie bubel, jakiś dosłownie shit, można powiedzieć, sprzedajecie, no to wiadomo, że będziecie dostawali negatywne opinie i one będą uzasadnione, tak? Ja moim zdaniem nie sprzedaję shitu, a nawet jak sprzedaję jakiś shit, no to jestem tego świadomy i w razie czego klientom zwracam pieniądze za niego całkowicie. I oni mi nie mają prawa wystawić negatywa, bo ja się staram jak mogę i nie sprzedaję gównianych przedmiotów. Czyli się staram jak mogę i to jest tylko na moim przykładzie to podaję. No bo mówię, każdy sprzedawca jest inny. I wymyśliłem sobie, że tym trzem osobom wysłałbym jakieś takie pismo, na przykład przedsądowe, no nie wiem, jakieś takie pismo poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres, który oni mi napisali, z prośbą o usunięcie negatywnej opinii i powołując się na przykład na coś takiego, to z internetu to sobie wziąłem. Zgodnie z dyspozycją artykułu kodeksu żądam zaniechania kierowania nieprawdziwych i szkalujących moje dobre imię sformułowań oraz niezwłocznego usunięcia skutków naruszenia moich dóbr osobistych poprzez usunięcie negatywnego komentarza zamieszczonego przez pana w dniu tym i tym opublikowanym na stronie Allegro. Naruszenie godności osobistej innej osoby w jakikolwiek sposób, a więc również za pośrednictwem internetu jest naruszeniem dóbr osobistych w rozumieniu prawa cywilnego. Mając na względzie specyfikację działalności prowadzonej przy użyciu sieci internet, gdzie podstawową Wybaczcie, bo nie widzę, mi mikrofon trochę zasłania. Aczkolwiek tego słowa tak czy siak ciężko przeczytać. Determinantą w podjęciu decyzji o zawarciu umowy jest opinia wyrażona przez kupujących. Wskazuję, że skutek negatywnych oraz nieuzasadnionych wpisów zamieszczonych na stronie allegro.pl firma narażona jest na utratę dobrego imienia, czci i godności jako rzetelny oraz uczciwy, powiedzmy, sprzedawca. To jest mega fajny, wiecie, coś takiego stworzyć takie, może byśmy razem coś takiego stworzyli, właśnie taką treść wiadomości, którą będzie się wysyłało poleconym priorytetem poleconym za potwierdzeniem, powiedzmy, odbioru do tych osób, którzy zatwardziale nie chcą usunąć negatywnej opinii.
No bo to jest tak naprawdę to, co tutaj jest napisane, to jest wszystko prawda, że taka negatywna opinia właśnie to wszystko, co tu jest zawarte, porusza i pomyślałem sobie właśnie, że taką opinię przygotuję i nie wiem, ile jest na usunięcie negatywnych opinii, bo tamte już dość, te trzy już dość dawno dostałem, kilka miesięcy temu, to nie wiem, czy je jeszcze można usunąć, ale myślę, że coś takiego opracuję. Jestem bardzo ciekawy, co nam napiszecie w komentarzach. A, i jeszcze jedna rzecz, piszecie do mnie bardzo dużo wiadomości, ja się staram naprawdę na bieżąco odpowiadać, ale dość dużo tego jest i mam taką prośbę, żebyście do mnie nie pisali na pan, bo ja wiem, że ja tak już no 30 lat na karku, niby firmę prowadzę, niby fajny kanał, niby fajny content, niby wiadomości, znaczy moje treści są jakieś tam wartościowe dla was, nie musicie do mnie pisać na pan, walcie do mnie normalnie na ty i załatwiajmy, żeby było miło, przyjemnie, profesjonalnie, ale żeby to było na ty. Jak już coś piszecie, to piszcie konkretnie. Mówię, ja się staram odpowiadać i oczywiście to wszystko, co mi tam wysyłacie, pozostaje między nami i jest anonimowe. O wielu rzeczach mi piszecie, na przykład gdzie ja mam to w zakładkach już dodane, takie podobne przedmioty, no to żebyście tego też nie potraktowali, że ja coś tam od was ściągam, ale po prostu piszcie mi jak najbardziej konkretnie, żebym ja się mógł w jakiś sposób ustosunkować, bo jeżeli ja wiem, jak się ustosunkować, no to ja wam odpowiadam na wiadomości, a jeżeli nie wiem, no to niestety piszę wam, że nie otrzymacie takiej odpowiedzi, bo po prostu się nie znam, nigdy tego nie robiłem i dlatego nie odpowiem. Jak już coś robiłem, coś przerobiłem i coś wiem, że jest w jakiś sposób dobrze zrobione, bo to po prostu działa, no to mogę wam przekazać to dalej, a jeżeli no nie wiem, to nie będę was bajerował.